sesję na Wigilii Klubu Sportowego Tłuchowi Tłuchowo. No i na wstępie proszę o gorące brawa za to, że tutaj wszyscy jesteśmy i w takim składzie się spotkaliśmy. Jest nam niezmiernie miło powitać wszystkich obecnych. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami, że uśmiechy i humory są, to najważniejsze. Spotykamy się również po to, aby wspólnie w świetnej, rodzinnej atmosferze podsumować całą rundę, którą graliśmy tak naprawdę wspólnie. Głosem takiego podsumowania nasz pierwszy zespół w rundzie sezonu 2022-2023 zakończył na 5. miejscu, także gorące brawa! Cały czas również nasze grupy młodzieżowe się rozwijają, trenują, jeżdżą po turniejach tutaj pod bacznym okiem trenera Tomasza Strzeleckiego. Także gorące brawa dla grupy młodzieżowych. Więc panowie, przepraszam, panie i panowie, bo żeby nie było, cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że graliśmy tę rundę w takim wydaniu, jaką tutaj nam zapodaliście. Mówię teraz o pierwszej drużyny. Cieszę się też, że wiele osób nam sprzyja. Muszę wam powiedzieć, że jakby nie było sponsorów, jakby nie było pana wójta, rady gminy, to ciężko byłoby nam rzeczywiście tutaj się dzisiaj spotykać w takiej formie. Niestety ten sport ma to do siebie, że już od 5. ligi w górę zaczynają się jakieś małe perturbacje ekonomiczno-finansowe. Na pewno też byśmy chcieli podziękować za tą rundę. Też uważam, że to była udana dla nas runda. Wiadomo, jak to w każdym jednym zespole były lepsze, gorsze momenty. Nie mamy długów, może u Pawła Gaula trochę. Ale ta runda, która pokazuje też, gdzie mamy jeszcze duże braki, ale też pokazuje, gdzie wyprzedzamy niektóre zespoły. Jeżeli będziemy, tak jak tutaj pan prezes wspominał, jedną wielką rodziną, przede wszystkim będziemy się szanowali nawzajem, to osiągniemy ten upragniony cel. Także wielkie dzięki, Pawle, dla ciebie. Ale nie tylko firma, ale jako kapitan. Też jestem wdzięczny Panu Bogu, że jesteś kapitanem, bo rzeczywiście jesteś nam może najstarszym. Po mnie oczywiście. Naprawdę dajesz dużą dozę takiego doświadczenia, kultury, uśmiechu, czasami smutku, nie wiem dlaczego. Jedno jest pewne, że tutaj drużyna, która jakby na dzień dzisiejszy powstała, ona się buduje. Cały czas to budujemy. Czy to będzie awans? No daj Boże, żeby był awans. Wiemy, że ta droga jest daleka, ale na pewno do osiągnięcia. Dlatego teraz odpoczywamy, jesteśmy gdzieś tam na zasłużonym odpoczynku. Od 11 stycznia zaczynamy przygotowania. Mam nadzieję, że już wszyscy w komplecie, zdrowi. I jeżeli skupimy się na jednym i drugim, uzupełnimy i jeszcze przegonimy to, co mówi Staszek o sponsorach, o organizacji, inne drużyny, to wam piłkarstwo na pewno będzie łatwiej się grało, trenowało. Ja ze swojej strony też dziękuję tutaj prezesowi, zarządowi całemu za zaufanie, za to, że tutaj jestem. Widzicie i znacie mnie już troszeczkę. Ja prawie jestem na każdym treningu, prawie. Obserwuję, mało mówię, ale wyciągnę też wnioski. Przyjdzie taki moment, że pewno wyciągnę. Na dzień dzisiejszy naprawdę nie jest źle. I powinniśmy się szanować jako grupa, jako drużyna, bo w grupie jest właśnie ta siła. Chciałbym podziękować tutaj chłopakom z jedynki, którzy nas wspierają i myślę, że wasza obecność, chłopacy, wśród dwójki pokazuje przede wszystkim, jak powinni co niektórzy podchodzić do chociażby do rozgrzewki, do meczu. Najważniejsza jest praca, najważniejszy jest dany mecz, a punkty zbierają się same. Jeżeli wygrywamy, nie musimy patrzeć w tabelę. Jeżeli nie wygrywamy, musimy się martwić o to, żeby nie przegrać, ale porażki też uczą. I uczmy się na tych porażkach, których doznaliśmy. Nie było ich dużo, ale to są porażki takie, z których powinniśmy wyciągnąć lekcje, żeby się nie zdarzyły w nowym roku.
Jeżeli coś kogoś boli, zapraszam. Mówcie to mi, trenerom, a rozwiejemy wszelakie wątpliwości. I myślę, że dzięki Wam, patrząc na Wasze profesjonalne podejście, myślę, że my również będziemy podnosić ten poziom sportowy. Może łatwo nie będzie, ale myślę, że będzie dużo łatwiej robić, czy realizując cele, mając w świadomości te rzeczy, gdzie zawiedliśmy, gdzie popełniliśmy błędy. Wy jako zawodnicy, my jako trenerzy, działacze jako działacze i myślę, że też kibice, tam gdzie zawiedli, to zawiedli, ale też należy tu o nich wspomnieć, że wspierali nas przez całą rundę, byli z nami przez całą rundę i im na pewno też się należą duże brawa, bo tych kibiców mamy bardzo dużo, nie tylko z Tłuchowa, mamy kibiców z Bydgoszczy, mamy kibiców z innych miejscowości. Chcę podziękować tak, piłkarzom, Wam wszystkim, naprawdę. Jestem dumny z Was i wierzę w Was. Chcę podziękować trenerom, bez nich też byłoby ciężko. Działaczom. Justynka to jest mój przyjaciel, naprawdę. To jest petarda. I podejrzewam, że ona się pcha do zarządu, to już wszyscy wiedzą, więc pewno, no właśnie, podziękujmy Justynce. Naprawdę nie źle. Tak liderem być na półmetku, to tak, no kurczę, nie masz co atakować, nie? A tak, jesteśmy tam, pozycja na dwie niżej, to zawsze jest ta większa motywacja. To jest tak na moje zdanie. Jest jeden awans. No, dziękuję, Mariuszek. Bardzo dobrze powiedziałeś. Ty też nas wspierasz. No i oczywiście Mariuszek kiedyś tam miał przebłyski, że mnie kochał. Ale tak się skończyło, że jesteśmy bardzo blisko. Także tak było? Życzę Wam na nadchodzące święta i nowy rok. Zdrowia. Zdrowia. Jeszcze raz zdrowia. Jeszcze raz Wam, chłopaki, gratuluję. Dziękuję swoim chłopakom. Wam gratuluję. Wszystkiego dobrego na święta i oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę. Wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowych świąt i szczęśliwego nowego roku. Pomyślności, szczęścia, żeby Was nigdy nie opuszczało. Jesteście wspaniali, dziękuję. To wszystko. Uśmiechałem się. Wyjątkowe urodziny, ponieważ dzisiaj jest Wigilia Piłkarzy, a jutro zaprosimy szlachetną paczkę do Pani, więc to jest szczęśliwy dzień dla mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za ten wysiłek sportowy, bo tej bramki, która była strzelona z Dobrzyniem, to ja nie zapomnę do końca swoich dni. Myślę, że poprzez ten sport to zacieśniają się więzy rodzinne. Ja patrzę na tą swoją Justynkę. Na tą swoją Justynkę i powiem wam, od niej dostaję zawsze pierwszą informację, jak Tłuchowia jest po meczu, jak to wygląda. I Justynka tak się już przyzwyczaiła, że w tym momencie ona też każdy mecz musi oglądnąć. Agnieś, życzę dużo zdrowia, dużo siły, dużo radości z tych pięknych trzech córuń, tej akceptacji Stasia, że on tak zapędzony jest. I w tym wypadku, Pani Agnieszko, niech ma Pani dalej tą wiarę. Pani poseł, serdecznie Wam pogratulować tak wspaniałego sukcesu i życzę dalszego rozwoju. I myślę, że na tym nowo wybudowanym stadionie będą jeszcze większe, jeszcze będziecie bardziej rozwijać swoje zdolności sportowe. A przy wsparciu tak wspaniałego wójta, który całym sercem jest z Wami i jest dumny z Was, myślę, że się wszystko uda. Także wszystkiego dobrego.